dziękujemy panu, prosimy o drugi stolik. Równe szanse, żeby były? Tak, trzeba. Panie Baryca, używa pan okularu, czy jeszcze nie? Ja, niestety tak. Nie, ja mówię tylko na początku. Będzie rynek walka, dlatego że 7 lat czekałem na to. W takiej sytuacji, gdybym nie wykorzystał, to byłbym niepoważny. Bardzo się tej debaty baliśmy, bo mieliśmy świadomość, że od niej w wielkiej mierze zależy los polskich reform. Publiczna kompromitacja Wałęsy byłaby przecież kompromitacją całego naszego ruchu. Witam państwa w studiu 4 Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Ten system stalinowski, końcówka, jest nie do utrzymania. Dlatego, że komputery co ma, mówią maszyny matematyczne? Wielowariantowość, najlepsze, najwygodniejsze rozwiązania. Najtrafniejsze decyzje. Mimo braku pluralizmu idziemy w tym kierunku. Idziecie, tylko idziecie piechotą, krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. A jeśli wsiądziemy, dobra, trzymam pana za słowo, mam nadzieję, że wsiądziemy. Mam nadzieję, że zabierzemy z sobą ludzi, bo przede wszystkim jesteśmy dla nich. Tak. Z tych dwóch panów, którzy wystąpili przed kamerami, zdecydowanie człowiekiem okazał się Wałęsa. Dziękuję, tyle mam do powiedzenia. Na pewno tak, wiele ludzi pobudziło do myślenia. No i sądzę, że odnowi się tutaj ta solidarność. To co było 8 lat temu. Sytuacja polityczna w kraju zaostrza się. Tak dalej nie może być. Żadne perspektywy. Coraz gorsze perspektywy naszej i naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby Polska stała się krajem bezprawia i anarchii. Temu wprowadził stan wojenny po to, żeby zlikwidować Solidarność. A dzisiaj postawił pan swój cały autorytet na szali, żeby tę Solidarność z powrotem zalegalizować. Uważam, że właśnie bez stanu wojennego nie byłoby okrągłego stołu. W bieżącym roku dokonać musimy radykalnej zmiany w podejściu do pracy operacyjnej. Po nowemu podejść do jej filozofii. Trzeba szukać nowych, doskonalszych rozwiązań operacyjnych. SB może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne, głęboko infiltrować istniejące. Miluri tu nie ma nigdzie. Walidolu nie ma w tej chwili nigdzie, na spazminy też nie, w Herbapalu ewentualnie. Na razie w żadnej, proszę się dowiadywać. W tej chwili żadna. Żadna. Na razie nigdzie. Nie. Dzień dobry, pani Stasiu. Tutaj kamera jest. Przy moich ustach, co ja mam właśnie powiedzieć? Wszystkie piekarnie nie mają ani jednej półki. Czy wszędzie było zwolnione i nie będzie chleba? Trudno. Byłam wczoraj po sprawunki na koszykach. Dobiło mnie to. Nędza, smród, ubóstwo. Chleba nie ma, bułek nie ma, nie ma herbaty. Rozpacz. Miałam ochotę usiąść na środku tej brudnej hali i wyć jak pies.
Rozmowy trwały 11 godzin i przebiegały w niełatwej, momentami wręcz dramatycznej atmosferze. Kilkakrotnie groził im impas. Stelmachowski. Rozumiem, że to porozumienie jest tylko na jedną kadencję. Trzeba dać społeczeństwu wizję przyszłych demokratycznych wyborów. Lech Kaczyński. Panowie proponują nam koalicję. Kiszczak. Chcemy, by po wyborach wasi przedstawiciele weszli w skład rządu. Polskę musimy wyciągnąć z kryzysu wspólnymi siłami. Gdula. Sądzicie, że chcemy się wami podeprzeć, ale tak nie jest. Jestem zadowolony i bardzo zmęczony. Jacku, będzie bardzo na godziny były przecież. Ile będzie grup roboczych? Przepraszamy bardzo. Ustalono, że pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu odbędzie się w Warszawie dnia 6 lutego bieżącego roku. Zaprowadził nas tam tłum ludzi, którzy co chwila wołali: Lechu, nie daj się, trzymajcie się, nie dajcie się oszukać. Ten tłum był jednak radosny i to odprowadzenie miało symboliczny wymiar, bo wchodziliśmy do urn z ulicy jak trybuni. Pan powiedzieć, jakie są pana oczekiwania związane z tym dzisiejszym spotkaniem? No wie pan, jak Polacy, zawsze jesteśmy optymiści, wierzymy, że i w tym wypadku, w tym zwyciężę. Wiele się nie spodziewam. Dlaczego? Po prostu nie wierzę już. Szanowni państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Rozpoczynamy nasze obrady w świetle Jupiterów, a za oknami smutek i strach przed biedą. Wczoraj Okrągły Stół stał się ciałem. Jak nigdy cały wieczór spędziłem przed telewizorem u sąsiada. 57 ludzi z Polski, w tym 26 spod sztandaru Solidarności. Opozycja mówiła lepiej, czyściej, prościej, po ludzku. Władza, trudniejsze zadanie mając, bąkała coś w mowotrawie. Jakie będą rezultaty tych obrad? Musi być dobrze, proszę pana, bo inaczej musimy mieć jakąś nadzieję. Po prostu wiedzą, że ekonomicznie się kończymy i jest po prostu nas sytuacja beznadziejna. Nie wiem, co tu może pomóc, tylko radykalna zmiana. Strajk w dużej kopalni zaopatrującej największą w kraju elektrownię akurat w dniu otwierającym być może drogę do historycznego kompromisu nad Wisłą. To nie mogło pomieścić się w głowach ludziom w Europie. Coraz więcej strajków. Jedne są żywiołowe, inne organizowane przez nasze związki, a jeszcze inne przez Solidarność, ale nie przez Wałęsę, który wzywa do niestrajkowania. Istota tej sytuacji polega na tym, że na otoczenie Miodowicza prawdopodobnie wpływają, delikatnie się wyrażając, czynniki zewnętrzne. Kiszczak poinformował mnie, że ma dowód na to, iż nici biegną do Moskwy, oczywiście nie do zwolenników Gorbaczowa. Musimy przypisać, wiesz, bo to jest, co redagujemy, przypominamy. Wielu z nas tutaj czuje się niezbyt dobrze w tych murach. Palą się tutaj wszystkie żarówki, toalety są czyste, obiady są smaczne. Nie ma tutaj jakby właśnie nic niezwykłego, jest tylko normalność. Ale ta normalność, jakby nie jesteśmy z nią oswojeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten kraj się rozpada. Więc ta łaza jakby normalność jest w nienormalnym kraju, jest też nienormalna. Ja was w ogóle nie rozumiem. To siła zbierania na trzy. Przepraszam, jak to odbieram ci głos. Sprawa jest jasna, występujemy, próbujemy. Codziennie odbywaliśmy spotkanie, na którym ustalaliśmy, jakie są postępy w poszczególnych zespołach. Postanowiliśmy, że żadne rozstrzygnięcie przy żadnym stoliku, podstoliku, ani w żadnym zespole negocjacyjnym nie zapadnie, dopóki nie uzyskamy decyzji o legalizacji Solidarności. Solidarność! 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 Solidarność!
Prawo do szkół. Rejestrację ZSU, reformy wojska, zmiany ustawy o szkolnictwie. I to wystarczy? No rejestrację Solidarności przede wszystkim, to jasne. No nie, chyba nie można zrezygnować z wolnych wyborów. Proszę pana, dzisiaj wszyscy czegoś żądają, a czego by chciała milicja? Milicja na pewno chciałaby podwyżek płac i żeby warunki po prostu poprawiły się w Polsce, mieszkaniowe szczególnie. A politycznie? Politycznie nie orientuję się. Panowie, tam proszę bardzo. Okrągły stół jest absolutnie nieformalny. Magdalenka jest nieformalną emanacją okrągłego stołu. Zasadniczo jest tak, że jeżeli dochodzi do impasu i któraś ze stron musi coś oddać, to trzeba to zrobić w warunkach kameralnych, żeby się nie rozniosło. Z drugiej strony, jeżeli któraś ze stron ma jakiś pomysł, żeby coś przehandlować innego niż zostało przehandlowane w zamian za coś tam innego, z obawy przed reakcją bazy, wszystko jedno której strony, to się robi dyskretnie. I przy wszystkich negocjacjach tego rodzaju grupy są i być muszą. Tylko w Magdalence rozmawialiśmy z autentycznymi decydentami. Nie było tam wprawdzie Jaruzelskiego i Rakowskiego, ale był Kiszczak, który wiedział, jakie decyzje może podjąć. Byli też Sekuła i Kwaśniewski, upełnomocnieni przedstawiciele Rakowskiego. W Magdalence sprawy mogły się rozstrzygnąć i to była istota tamtych rozmów. Obecne wasze stanowisko przypomina właśnie o pozostałych facetach, które przewraca na ciebie, nożą na kartę, zabiera portu i mówi, a teraz zapomnijmy o przeszłości. A no właśnie. Niż my. To nie jest nasz przedstawiciel. My jesteśmy młodzieżą, ja już ci mówiłem, że nie mamy nic do stracenia, nic do zyskania w tym kraju. Dlatego naszą bronią są demonstracje. Nie uważa pan, że Solidarność w tej chwili w jakiś sposób wspiera swoim autorytetem obóz rządzący, tak zwaną koalicję? Na to pytanie odpowiemy wtedy, kiedy będzie inna sytuacja polityczna. Nikogo nie wspieram. Pod niczym się nie podpisuję, stwarzam tylko możliwości, abyście wy to inaczej lepiej zrobili. Jest jeszcze inna alternatywa, już lekko o niej mówiłem. Nie ma żadnych rozmów. Zrywamy, no i tłuczmy się. To jednak nie tłumaczy, czemu tak mało ekscytujemy się dogorywaniem systemu. Przecież tak długo czekaliśmy. Wydawało się, że to będzie niezwykłe jak wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi czy choćby zarżnięcie dużego knura. A tu nic. Szaro, brudno, kolejki, pachnie koszarami. Mój upolityczniony znajomy opowiada wstrząśnięty, jak to jechał niedawno autobusem PKS, włączone było radio, mówił właśnie Wałęsa i nikt go nie słuchał. Tylko wszystkich drażniło, że ktoś tak hałasuje. Powiemy konkretnie o tym wszystkim. Albo żarty się skończą, albo nie mamy na to więcej ochoty. Dobra, słuchajcie, bo ja jestem przeziębiony. Chętnie bym z wami gadał, ale słyszę się czuję. Jaka jest najgorsza rzecz w rozmowach? Najgorsze jest to, że oni by chcieli nas zmontować jako jakąś siłę, podobno do SD i tak dalej, a my chcemy ten system zmienić. I to jest najgorsze. Moja.
Twój podział władzy. Twój podział władzy, więc sąd musi być bezpartyjny. Używamy tu języka tak, tak, nie, nie. Odpowiedzcie nam właśnie w ten sposób. Raz to jest raz, a nie raz trzy razy trzeba zmienić. Idzie w tym kierunku, że oni są za realną wartością, wiesz, tam zarobków i ich stanowisko to zabezpiecza. I to będą lansowali w zakładach pracy. Natomiast my zawieramy jakiś podejrzany pakt z naszymi gnębicielami do tej pory. I nie 100% rekompensujący, tylko w 80%, bo to się przebije do świadomości. Niech pani to zrozumie. Oni w tej chwili są w sytuacji, albo oni biorą odpowiedzialność za wywrócenie tego wszystkiego, albo że my wywalamy razem z nimi, no. Umówmy się. To, co oni robią, nie zmierza do tego, żeby uzyskać lepszą indeksację. To żadnej, to co powiedzmy. Staram się. W Warszawie trudno jest wypoczywać, ale w Gdańsku dobrze się wypoczywa. Szczególnie w Magdalence trudno wypoczywać. O, jest, tak jest. Serdecznie zapraszam. Po wypowiedzi Wałęsy ogłoszono przerwę. Okazało się, że 15-minutowa przerwa przerodziła się w prawie 3-godzinne oczekiwanie. Wojna, czy po... Teraz? Tak. Więc obiektywnie, jeśli mogę powiedzieć, tam jest sprawa przepychanki, jeśli chodzi o trzeci głos. Żarty, panie Stronie. Teraz to już nie może być. Wychodzimy, bo my wychodzimy. W ogóle żarty. Wychodzimy, od razu my wychodzimy. Miodowicz zapowiedział, że wyjdzie z sali, jeżeli nie otrzyma głosu pierwszy po przerwie. Tu chodziło o bardzo poważną polityczną rozgrywkę, o zerwanie okrągłego stołu. Zapowiedziano, że razem z Miodowiczem wyjdzie z sali jeszcze kilka innych osób. Generał Kiszczak uprzedził Wałęsę, że nie będzie mógł podpisać porozumienia, gdy salę opuści trzech członków biura politycznego. Gdyby jednak nie był pan trzeci, to nie odejdzie pan chyba. To odejdzie pan i zostawia pan swojego przedstawiciela. Nie, nie, nie. Gdyby mnie przemówił jako trzeci, to sami zobaczycie, co się stanie. Jest zrujnowany przez 40 lat planowania tego systemu. Absolutnie zrujnowany. Ziemia, woda, powietrze, urządzenia, budynki, maszyny. To wszystko trzeba odbudowywać. Nawet nie ma innego sposobu na odbudowywanie. To każdy człowiek z domu wie, że albo je, albo kupuje buty. Nagle wkroczyła tutaj ekipa, która doskonale wie przecież, działacz, która doskonale wie, jaki to jest problem i jaki to jest konflikt. Bez żadnej odpowiedzialności, z hasłem, że trzeba dużo zarabiać, towary powinny być tanie, w sklepach ma być pełno i mieszkanie trzeba każdemu dać zaraz. Lodówki, telewizory, pralki, może jeszcze, że powinniśmy być przystojni. No, oczywiście to musi wywołać napięcia społeczne olbrzymie. Generał zapytał, co powinniśmy uczynić wobec własnej polityki, jaką uprawia Miodowicz i jego koledzy, a która jest całkowicie sprzeczna z polityką ustaloną przez Biuro Polityczne i Komitet Centralny. Uzgodniliśmy, że w tej chwili, w okresie przed wyborami, nie możemy podjąć jawnej walki z Miodowiczem. Ja się mogę podpisać. Ojcze,
wyraźnie zawsze mówił, synu, nie podpisuj nie z in blanco. Nie, to nie z in blanco. Panie przewodniczący, gratuluję sukcesu, liczę na dobrą współpracę w przyszłości. Będziemy razem ciągnąć. No razem będziemy, ale będziecie ciągnąć na dobrym kierunku. Zakończyły się obrady okrągłego stołu. Przypominały trochę walkę dwóch psów o wyrównanej sile, które trzymają siebie do utraty sił. W tym wypadku szło o cierpliwość, a ceny rosną. Terror konsumpcyjny przekroczył łabę i zajął przyczółki. I oto zamiast stałego braku towaru taniego, dziś mamy stały dostatek towaru drogiego, co też nie wywołuje zachwytów. Kusi nas wielki świat. Oczywiście pojedziemy na Majorkę i Wyspy Kanaryjskie, gdy w kantorku za rogiem spadnie kurs dolara. W tym 140-metrowym szklanym wieżowcu rozpocznie swoją działalność kasyno gry. Niestety, tylko dla gości zagranicznych. Zagrałby pan w kasynie gry? Nie. Może dostarczyć sporo emocji. A myślę, że wydawanie pieniędzy szczególnie dzisiaj dostarcza nam sporo emocji, prawda? Im prędzej, tym lepiej. Wydaje mi się, że Polaków chyba stać na to. Myślę, że jest to dla milionerów raczej, nie dla... O, w Polsce mamy bardzo dużo milionerów. Zagralibyście w takim kasynie gry? Za dolary. Nie. Dlaczego? No nie mam dolarów. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z siedzibą w Gdańsku. Solidarność zarejestrowana. Od ręki, gładko i lekko jak we śnie. Niestety ta sama lekkość towarzyszy naszemu odczuciu wagi tego wydarzenia. Gdzie się nie ruszę, spotykam ludzi, którzy podobnie jak ja mają poczucie, że koniecznie należy szybko budować związek, ale jakoś okropnie się nie chce. Ale się porobiło. Jeszcze nie obyschła świeża farba na oficjalnych obwieszczeniach, a już ruszyła wyborcza kampania. I to jak? Żwawo wpadli w tempo kandydaci na posłów i senatorów. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kolejno. Pan Andrzej jest, a to Brodek. Lubisz brodę przecież, zobaczcie jaka broda. Byśmy się ustawili jedną kamerą, byśmy się ustawili w tą stronę. Nie jest to ładny rozmownik na dole, no ale... Jeszcze na początku kwietnia dominowała opinia, że związek powinien się całkowicie zdystansować wobec wyborów, a już zupełnie nie wyobrażano sobie, że działacze związkowi mogliby stać się kandydatami na posłów. Dopiero następne tygodnie przyniosły pewną zmianę tych nastrojów. Nie, krzywo wszystko robicie. Tu spojrzenie, tak jest, dobrze. No, prosimy dalej. Pamiętaj, każde miejsce dla opozycji w Serbii to jedno miejsce mniej dla komunistów. Te wybory musimy wygrać wszyscy razem. Dziś solidarność, jutro niepodległość. Mój syn, jeszcze uczeń szkoły podstawowej, z kolegami z klasy i podwórka, wziął niezwykle czynny udział w wyborach. Najbardziej pasjonujące dla dzieci było oczywiście rozwieszanie plakatów. Zaczęli od ulicy Bernardyńskiej na Sadybie, znanej od najgorszej strony, gdyż mieszkał tu kapitan Piotrowski, zabójca księdza Popiełuszki. Nie mieszkał bynajmniej w obcym żywiole. Jakieś miłe panie rozkrzyczały się. Cóż za obrzydliwość, oni już nawet dzieci wykorzystują. Nie wiecie, na czyich usługach jesteście. Cała Solidarność to Żydzi. Nie inne były dopiski na bardzo wielu naszych plakatach. Wydaje się to znakiem nie tylko jakiejś nowej, brudnej fali, ale też zupełnej bezradności ludzi, którym wali się świat. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w Warszawie nie było pochodu. Zebraliśmy się na ulicy Grzybowskiej, skąd przeszliśmy na wiec na Placu Zwycięstwa. Pogoda nie dopisała,
wiec był mdły. Ileż trzeba było przejść, ile przecierpieć, aby myśl nowa stała się rzeczywistością. Po południu Solidarność zorganizowała swój wiec. W wielu miastach doszło do awantur. Najczęściej spotykane hasło „Precz z komuną”. Atmosfera zagęszcza się. Opozycja nie jest jednak w stanie przedstawić narodowi programu, który byłby bardziej interesujący, bardziej porywający od tego, jaki głosi PZPR. Inicjatywę przejmujemy. Fakty tworzymy. Argumenty mamy. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję za przybycie Państwa tutaj na teren naszego osiedla. Jeśli chodzi o mój program, no więc przede wszystkim, proszę Państwa, chciałbym, jeżeli oczywiście Państwo będą uprzejmi mi zaufać, zająć się sprawami budownictwa mieszkaniowego. Idź pan z tą Solidarnością, idź pan. A idź pan do diabła. Dadzą pan chleba na kiju. Ej, ta jaka mądra. Niektórzy mówią, że przy przekonanym stole się czerwoni z różowymi dogadali. Czerwoni to było was. Tak, to o nas, tak? Tak. Komuniści się dogadali z Żydami. To komuniści, to o nas było, czy o was? Nie wiem, po co ja tu przyszło. To jest od tego zacznę. Po prostu po raz pierwszy dostaliśmy szansę, żebyśmy my mogli przemówić. W programie drugim telewizji prawie nocą nadano program wyborczy Solidarności ze świetnymi przemówieniami Wałęsy i Geremka, otwarcie stwierdzającymi, że zbliżające się wybory nie są demokratyczne, stanowiąc tylko pierwszy krok do wolności. Program był sam w sobie rewelacją ze względu na swobodę wypowiedzi. W naszym steroryzowanym od 45 lat narodzie to doprawdy cudowny krok naprzód. Dlaczego w ogóle pójdę głosować? Ponieważ będę głosować pierwszy raz w życiu. Myślę, że to odpowiada na wszystkie pytania. Przede wszystkim przepraszam Państwa bardzo za tą ingerencję zewnętrzną. Wolne, mam nadzieję, wybory polskie. Sądzimy, że to jest początek drogi, która doprowadzi do autentycznej demokracji w tym kraju, co Polsce wszyscy Amerykanie szczerze, z całego serca najgoręcej życzą. Z każdym dniem rósł nasz optymizm. Czuliśmy, że to już końcówka. Nic już nie mogło być tak jak przedtem. Ale walka trwała i sądziliśmy, że komuna jeszcze wiele razy pokaże pazury. Od kilku dni krążyły uporczywe plotki o nowym stanie wojennym i o gotowych już listach osób do internowania. Zadawaliśmy sobie pytania, czy to fabrykowana plotka mająca postraszyć ludzi, a może prawda? Zapamiętaj lub zapisz nazwiska kandydatów opozycji do Sejmu i Senatu. Nazwiska te pozostaw nieskreślone. Wszystkie pozostałe nazwiska na wszystkich kartkach wyborczych skreśl kolejno. Wszystkie kartki wrzuć do urny. Pamiętaj, dobry komunista to skreślony komunista. Jest źle.
Atmosfera niepokoju w establishmencie partyjno-rządowym rośnie. Nie bez przyczyny, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że lista krajowa, a więc 35 czołowych działaczy łącznie ze mną, padnie. Tu, gdzie kołdra jest za krótka. Tu, gdzie trudno związać koniec z końcem. Trzeba iść po rozum do głowy. Przyszli tu, by zarejestrować na kasetach i taśmach filmowych to niecodzienne spotkanie. Spotkanie Mieczysława Rakowskiego ze Stevie Wonderem. Te zdjęcia z pewnością obiegną świat. Zadbiegnie córka dorasta, co mnie tu przyprowadziła po prostu. Chociaż na razie mam jakiś pożytek z ojca, przynajmniej siedzę na takiej honorowej trybunie. Ale z tej honorowej trybuny, jak z wielu honorowych trybun, gorzej widać. Ale to miększe fotele. Nie macie już dość kolejek? Nie, no tej kolejki to chyba jeszcze nie, proszę pana. Nie. Tutaj będziemy stać długo, ale wie pan, wiemy za czym stoimy, po co stoimy. No. A można wiedzieć, na kogo będziecie głosować? No na listę, na nową listę, listę Solidarności. Przyglądając się twarzom wyborców, nie zauważyłem na żadnej smutku. Wręcz przeciwnie. Ludzie jakby odzyskali godność i dumę. Jakby się wyprostowali. Przed nami młode małżeństwo. Z wypiekami na twarzy i dziwną satysfakcją przystąpiło do wykreślenia pod rząd wszystkich z kartki ogólnokrajowej. Inni także rozpoczynali wybory od tej kartki. Czerwca około 4 nad ranem obudził mnie telefonicznie Jan Maria Rokita. Słuchaj, mamy pierwsze dane, na razie z okręgów zamkniętych, wojsko, milicja. To jest lawina. Jeśli tak jest w tych okręgach, to szykuj sweter i szczoteczkę do zębów. Przed świtem powinni nas wygarnąć, jeżeli mają olej w głowie. Od wieczora aż po świt w naszym sztabie dyżurowali rośli karatecy, wypełniając sobą całą wolną przestrzeń. Byli to zaprawieni w bojach studenci AWF, sprowadzeni przez Józka Ratajczaka, którzy mieli stawić czoło ewentualnemu atakowi. Ofiar szacuje się wstępnie według stanu z wieczora w poniedziałek na około 1400 zabitych i kilka, to jest 6 do 7 tysięcy rannych. Zdałem sobie sprawę, że nasze zwycięstwo 4 czerwca stawia Solidarność w sytuacji zawierającej istotne analogie do Tiananmen. To sprawiało, że w tym dniu, który powinien być dniem wielkiego triumfu i szczęścia, myślałem głównie o zagrożeniu. Chodziło o to, by nie dawać drugiej stronie pretekstu do ozerwania kontraktu. Pojazdów pancernych.
się stało. Na pewno się zmieni wszystko, co do tej pory było. Zrozumiałem od razu nad ranem 5 czerwca, że dalej komuniści nie będą mogli rządzić, chyba że będzie znowu stan wojenny, ale tego po okrągłym stole już nie dało się wprowadzić. Zrozumiałem więc, że musimy wziąć rząd i zaraz sobie i innym wytłumaczyłem, że go wziąć nie możemy. Byliśmy do tego zupełnie nieprzygotowani. Skorośmy się tu już zeszli, proponowałbym, aby podzielić się refleksjami po pierwszej turze wyborów, prawda? Proszę, towarzysze, o zabieranie głosu. Naród był niezorientowany i poszli głosować tak, jak to uważał. Tutaj błąd popełniony jest przez naszych towarzyszy, przez naszą partię. Towarzysze, to jest wstyd, hańba. Nie umią rządzić nasi towarzysze. Po to poszliśmy do partii, że po prostu wierzyliśmy, że ten inny ustrój, mówił się ustrój ludowy, będzie rządził chłop robotnik. To wszystko wykorzystano, ten zapał ludzi. I dzisiaj nie ma nic, dzisiaj każdy mi plunie w oczy, mówi, żeście rządzili. Wiecie, nie ma do kogo odpowiedzieć. Zawsze była opozycja w Polsce. Tylko, jak myśmy z tą opozycją walczyli? Pakując do więzienia, tak? W konfrontacji z tym układem wyszliśmy pobici w wyborach. To prawda, że fałszywie oceniano nastroje, ale chcę powiedzieć, że to nieprawda, że myśmy nie konsultowali. Myśmy pytali wszystkich sekretarzy komitetów wojewódzkich, jak to będzie z kandydatami na senatorów. Usłyszeliśmy, że bądźcie spokojni. No tak, ale to musi być przecież źródło informacji, prawda? W przerwie trwającej pół wieku polski parlament ma dwie izby. W otwarciu Senatu świadkowali twórcy najważniejszych faktów politycznych w najnowszej historii kraju. Ręce już nie podnoszą się w górę automatycznie. Głosowanie odzyskało sens, podobnie jak pozostałe instrumenty gry politycznej. Trwa polemika wokół artykułu Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”. Moim zdaniem Solidarność zrobiłaby głupio, gdyby angażowała się w jakikolwiek rząd. Jak można zdecydować się na wypicie piwa naważonego przez kogoś innego? Ja mogę tylko powiedzieć, że ja już czwarty raz w życiu czekam na wolną Polskę. Kiedy będzie, się zapytujemy. Nie chodzi nam o pożyczki. We're not after any loans. Nam chodzi o współpracę. We are after cooperation. Współpracę, w której by uczestniczyło 10 miliardów dolarów. Cooperation in which one partner would be 10 billion dollars. Powiadam, powie potem z trybuny, trzymajcie się swego marzenia o lepszym życiu dla siebie i dla swych dzieci. Możecie ujrzeć nową i dostatnią Polskę, nie z dnia na dzień, nie za rok, ale nową i dostatnią Polskę jeszcze za waszego życia. W przeszłości Polacy dokonali tego nieraz.
ulica, a ludzie żyją dalej swoim życiem i szarością. Dlaczego nie cieszą się ze zwycięstwa nad komuną i z tego nowego, które zaświtało nad Polską? A może oni się boją, co im przyniesie to nowe i nieznane? Wołałem na dzień dzisiejszy Sejm i Senat w celu dokonania wyboru prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Otwieram posiedzenie. Procedura wyboru prezydenta transmitowana przez telewizję trwała wiele godzin. Wtedy do sali telewizyjnej ośrodka wczasowego wtoczyła się hałaśliwa grupka mężczyzn w kraciastych koszulach. Wymachując kasetą wideo, zażądali natychmiastowego udostępnienia telewizora. A co nas obchodzi Jaruzelski? Chcemy oglądać Rambo. Czy obywatel wybór ten przyjmuje? Przyjmuję. Duże zdrowie, panie prezydencie. Poszedłem jak zwykle na zakupy na plac Wilsona, gdzie ludzie od dawna serdecznie mnie witali. Teraz przestali się uśmiechać, a zaczęli na mnie krzyczeć. Bułek nie ma, masła nie ma, wszystko drożeje. Zawsze tak było, ale przedtem winna była tylko komuna. Teraz myśleli inaczej. To, że jesteśmy w opozycji, liczyło się dla mało kogo. Bo nie wybierano nas do opozycji, wybrano nas do władzy. Obserwujemy działalność rządu premiera Rakowskiego, zwłaszcza ostatnią. W okresie kampanii wyborczej hamowano ruch cen i równocześnie dopuszczono do uwielokrotnienia wypuszczania pustego pieniądza, co złamało i tak kruchą równowagę rynkową. Następnie przystąpiono do zmasowanych podwyżek cen. W ostatnich dniach swego istnienia rząd Rakowskiego zrobił co mógł, żeby doprowadzić do katastrofy. Podjęta w nocy z 29 na 30 lipca decyzja wprowadzenia od 1 sierpnia urynkowienia zamieniła rynek w pustynię. Ceny od wtorku 1 sierpnia skoczyły wielokrotnie i rosną z dnia na dzień bez żadnej kontroli. Oczywiście wszędzie strajki, poczta, komunikacja, zakłady produkcyjne. Wymuszają większe płace. Trudno się dziwić, kiedy nie ma za co wyżywić rodziny. Kto to rządzi? I kto to ich popiera? Jaruzelski, Kiszczaka, Kiszczak Jaruzelskiego i wybierają się nowo koło. My nie odczuwamy tego, co oni tam uchwalają. Czemu w innym województwie 1400 żyje więcej, a u nas 1140? Jedna Polska jest, czy nie jedna? Jak my się chłopi weźmiemy, to my dopiero nauczymy tych, co rządzą i tych, co strajkują. Ale my się weźmiemy. Chwileczkę, wyjście jest. Konkretnie w całej Polsce ceny ustalić na wszystko jednakowe. Zamrozić ceny na maszyny rolnicze. 5 lat niech żeby będzie ta cena stabilna, to rolnik będzie oszczędzał, żeby sobie kupić ten ciągnik za te 3 miliony. Z żalem konstatuję, że jak dotąd nie została przyjęta koncepcja utworzenia rządu Wielkiej Koalicji. Wczoraj generał Kiszczak zrezygnował z misji formowania rządu. Wałęsa składa rewolucyjne oświadczenie o gotowości formowania gabinetu bez PZPR w koalicji z ZSL i SD. Pasjonująca gra. Gdyby nie wysoki stopień zagrożenia, byłoby to piękne widowisko polityczne, wyjątkowe zupełnie w naszym obozie.
rządem źle, bez niego jeszcze gorzej. Długo trwały konsultacje i tasowania kart w tej trudnej pokerowej grze o przyszłość. Kto w gabinecie? Jakie będzie expose premiera Mazowieckiego? Wysoka Izbo. Chwila słabości premiera, ale wszystko skończyło się dobrze. Wznawiamy obrady. Bardzo przepraszam, Wysoka Izba, to jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego i mam nadzieję. Nie składamy obietnic, iż będzie wszystkim łatwo. Nie stoimy jednak jako naród na straconych pozycjach. Jeśli zdobędziemy się na wysiłek, cierpliwość i wolę działania. Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Nasza propozycja to gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, o strukturze własnościowej występującej w krajach wysoko rozwiniętych, otwarta na świat. Gospodarka, której reguły są dla wszystkich jasne. Liczą się umiejętności, wiedza, talent, sprawne ręce, chęć do pracy. Trzeba zerwać z fałszywą grą, której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Po okresie odizolowania, który dał się we znaki naszej gospodarce, wracamy do Europy. Umowę w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą podpisali ministrowie Krzysztof Skubiszewski i Roland Dumas. Traktat ma znaczenie głównie gospodarcze, ale prowadzi też do przełamywania podziałów Europy. Naków i haków, naruszyło betonową płytę muru, którą następnie oderwano ciągnikiem, powodując wyrwę w murze. Zmiany na najwyższym szczeblu. Plenum Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej przyjęło prośbę Todora Żywkowa o zwolnienie go z funkcji generalnego sekretarza KC partii. Todor Żywkow był przywódcą Bułgarii przez 35 lat, co stanowi swego rodzaju rekord w biografii działaczy politycznych naszych czasów. Naród. We the people. Kiedy myślę o drodze, jaką przebyliśmy, często wspominam, jak przeskakiwałem przez ten płot. Teraz inni przeskakują płoty i burzą mury. Czynią tak, bo wolność jest prawem człowieka.
Jednak po 38 latach ratusz musiał rozstrzygnąć dylemat. Metro albo pomnik. Przegrał Felix Edmundowicz, którego betonową postać postanowiono przenieść i przechować w innym miejscu. A potem wystarczył jeden nieostrożny ruch operatora dźwigu i monument przestał istnieć, zaś plac wrócił do dawnej nazwy. Nie pozostały na nim nawet szczątki. Rozebrali je warszawiacy. Przemawiał w telewizji prymas, kardynał Klemp. Tak, Polska jest już nasza. Telewizja i prasa nasza. Bieda też nasza, ale możemy i musimy sami budować nasze jutro w naszym kraju. Takiej sytuacji nie było od 50 lat. Co dzień ceny rosną. Co dzień inna cena. Nie wiadomo jak to... Kto to rządzi. Dla nas gospodyń właśnie się polepszyła po prostu. No ceny wysokie, ale... W sklepach widać, że jest poprawa. W ogóle jest teraz całkiem inaczej. Rynek już się pomału stabilizuje i uważam, że bardzo korzystny okres jest. Jest cudownie, no bo coś się, że tak powiem, dzieje z nami do przodu. Żyjemy w jakimś luzie, można sobie chodzić, kupować. No jest wspaniale, tylko jest rzeczywiście drogo. Sympatię o ten rząd, czy raczej? Owszem, darzę, ale na razie to jest źle. No, rozrabiane tak zostało przez tyle lat, że w tej chwili, żeby to wyprostować, to trzeba po prostu kupę cierpliwości. Siedem teleksów i jeden fax. Pani Kowalska z Warszawy pyta, jak długo będziemy cierpieć. Kuroń powiedział, że na początku przyszłego roku będzie lepiej, a okazuje się, że będzie gorzej. Pojawiło się zwątpienie i poczucie braku sprawiedliwości społecznej. Pan Andrzej Zimierski z Bydgoszczy. Czy jesteśmy pewni, że Balcerowicz odniesie sukces? Kto jest pewny? Czy kontrakt okrągłego stołu, który w wielu innych dziedzinach niepolitycznych już się praktycznie zdezaktualizował, życie poszło dalej? Czy w sferze polityki? Ten kontrakt nadal ma nas krępować. Chodzi o coś, co ja nazywam spiskiem z Magdalenki. Ja chciałbym, żeby zostały ujawnione protokoły porozumień z Magdalenki. Co znaczy spisek z Magdalenki? Jeśli się popatrzy na mechanizm okrągłego stołu, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można mieć w stosunku do niego, to jednak no, nie sposób jest nie dostrzec tego, że otworzył on proces demokratyczny, że były później wybory, że później był wyłonienie się rządu mazowieckiego, zmiana układu sił politycznych w Polsce. Kraj, w którym człowiek, który wydał wojnę własnemu narodowi, jest prezydentem, jest kraj, w którym społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia. Jeśli dlatego pan ja to się mówi pytam. W telewizji, to znaczy, że to jest inny kraj. Tak. Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy, panie premierze, rozumieją, iż odbywa się to, tam gra o wszystko i w ogóle w tych dniach. No, podejmie się decyzje, które zadecydują o kształcie programu rządowego, a program rządowy, jak wiemy, ma bardzo ważne cele i społeczne, i gospodarcze. W tym sensie rzeczywiście waga spraw jest ogromna. W jakim pan jest nastroju wobec tego? Umiarkowanego optymizmu.